Ze mną w naszym studiu telewizyjnym podczas Pingla Cup w Grodzisku Mazowieckim jest kolejna zawodniczka kategorii skrzatek. No właśnie, poproszę ją o przedstawienie się i powiedz nam, skąd przyjechałaś i jak masz na imię i nazwisko. Przyjechałam z Ostrowa Wielkopolskiego, na imię mam Franciszka Dudzińska. Franciszka Dudzińska z Ostrowa Wielkopolskiego, dobrze. Pamiętam, jesteś pierwszy raz w Grodzisku? Drugi raz. Czyli rozumiem, że byłaś rok temu podczas Pingla Cup? Tak. Już wtedy grałaś? Już grałam. Już grałaś? I jak w tym roku rozgrywki grupowe podczas tego turnieju, jak ci poszło? Nawet dobrze. Nawet to co to będzie oznaczało? Miałaś 3 mecze do rozegrania, tak? Podejrzewam w grupie, bo były 4-osobowe. Jaki masz tam stosunek zwycięstw do przegranych? No, jeden raz wygrałam i 2 przegrałam. 2 porażki, czyli dwie dziewczyny okazały się tego dnia, bo nie mówię, że w ogóle, ale tego dnia troszkę silniejsze, sprytniejsze od ciebie. Czyli co, grasz teraz sobie w turnieju pocieszenia? Tak. A deble rozpoczęłaś już? Była jakaś walka deblowa? Tak, miałam już 2. Miałaś już 2, czyli idziesz dalej, czy też jakaś para was gdzieś tam zatrzymała już na tym deblu? Pierw wygrałam 1 i drugi przegrałam. I przegrałaś. Poczekamy chwilę, bo wiesz, sędziowie tutaj wywołują i nam zagłuszają troszeczkę. Powiedz mi, Franciszko, ile ty lat już trenujesz tę dyscyplinę sportu? W przyszłym roku, w lutym będę miała rok. Już rok, tak? Czyli rozpoczęłaś w tym roku, w lutym czy w ubiegłym roku, w 2019? Miałam potem operację. I miałam długą przerwę. Miałaś długą przerwę i po tej operacji wróciłaś do gry. Chciałaś bardzo wrócić do gry, brakowało ci tej. Tak. Bardzo się cieszę, że operacja nie przeszkodziła w tej początkującej twojej karierze, w jej początkach. Jak teraz po tym powrocie do grania, jak wyglądają twoje treningi? Jest ich dużo? Ile razy w tygodniu, ile godzin, jeżeli idziesz na salę, to spędzasz przy stole tenisowym? Teraz trenuję godzinę i 15 minut i czasami trenuję 5 razy w tygodniu. Coś nam tutaj sprzęga. Jeżeli dobrze usłyszałem, trenujesz raz w tygodniu? Czasami trenuję 5 razy w tygodniu, a czasami 2 razy. Czasami 5, czasami 2, to zależy od tego, jak poukładają się twoje inne zajęcia. Powiedz, bo ty masz teraz lat ile? 9? W tym roku 9. Powiedz mi, bo to jest dużo czasu poświęcane na tenis stołowy. Podejrzewam, że jeszcze masz inne zajęcia oprócz szkoły, tak? Językowe, niejęzykowe, ja nie wiem, ale jesteś w stanie to wszystko pogodzić, tak sobie poukładać w ciągu dnia? Tak. Przy pomocy rodziców mówisz, że jest to wszystko do zrobienia? Fajnie, cieszę się. Dzisiaj podczas tej naszej zabawy udało ci się zająć, być w trójce, tak? Być w trójce. Ile punktów zdobyłaś? 6. Z nagród się cieszysz? Tak. Za rok wrócisz do nas do Grodziska, żeby tutaj z nami grać, bawić się i rozwijać swoje umiejętności? Raczej tak. Raczej tak. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić z Ostrowa Wielkopolskiego, z rodziny? Tak. No to jest chwila dla ciebie. Mamę, tatę i mojego młodszego brata. Pozdrawiamy mamę, tatę Franciszki i młodszego brata. Jak ma na imię? Gabryś. Gabryś. Pewnie Państwo słyszeli, jak ma na imię, ja nie usłyszałem, ale to technikalia nam przeszkadzają. Dziękuję bardzo.